Witam Was serdecznie. Dzisiaj proponujemy zrobienie, wykonanie ciekawej laurki dla mamy z okazji Dnia Mamy. Jesteśmy w pracowni ceramiki i grafiki i dlatego pomyślałam sobie, że nasze laurki będą wzbogacone o elementy graficzne. Grafika polega na tym, że odbijamy elementy matrycy na papierze. Tę laurkę dostałam kiedyś od mojej córki i bardzo ją lubię. I pomyślałam sobie, że jest bardzo szczególna, bardzo pomysłowa. Nie wiem, czy to widać przy kamerze, ale te wszystkie elementy, które tutaj są, są ruchome. Nie mam jakiegoś przepisu, recepty, pokażę Wam parę ciekawostek, a do Was, jako do twórców, należy wybór zarówno formatu laurki, może być taki podłużny, może być trochę mniej podłużny, może być kwadratowy albo w kształcie serca. Do roboty! Kształty serc mogą być bardzo różne. Moje będzie takie. Mogą być też takie chudziutkie. Myślę, że jest odpowiednie. Gdyby komuś nie pasowało, zawsze można jakiś element przyciąć. Będziemy wykonywać matrycę w postaci serduszek. Więc proponuję wziąć troszeczkę czerwonej farby i trzeba dobrać rozmiar serca do kartki. No właśnie, zapomniałam powiedzieć o ziemniaku. Ziemniaki to są najtańsze matryce. Zobaczymy, co nam wyszło. Właśnie dobrze jest mieć karteczkę obok, żeby zobaczyć. Płaszczyzna cięcia musi być równa. Widać, że troszeczkę mniej tutaj farby się nałożyło, więc jeszcze raz dokładnie. Teraz jak mamy tu farbę, to widzimy, że nasz stempel należałoby troszeczkę poprawić. Myślę, że może być. Jeżeli coś nie wyjdzie, to można troszeczkę wziąć pędzelkiem farby i delikatnie domalować. A to będzie jakieś bardzo specjalne serce, które można z tego wybrnąć i tak. Są różne rodzaje czerwonej farby. Ja stosuję akrylę. Można pomieszać dwa rodzaje czerwieni. Wydaje mi się, że mniejsze serduszka łatwiej się odbijają. Jeżeli gdzieś się nam to serduszko rozjedzie, bo ziemniaki są dosyć śliskie z farbą, no można coś jakoś wybrnąć z tego. No i każde serduszko będzie zupełnie niepowtarzalne. Ja przygotowałam różne kwiatuszki, które będziemy umieszczać. Chcemy mamę naszą obsypać kwiatami. Część nakleję bezpośrednio na papier, a część zaopatrzę w takie wstawki, żeby były ruchome i bardziej przestrzenne.
papier powinien mieć swoją sztywność. Ten już się tam troszeczkę zagina. Najpierw rysuję sobie ołówkiem, żeby móc z tych linii w razie czego się wyjść, wycofać. Dobrze jest stosować tutaj czarny cienkopis. One są w różnych rozmiarach, grubościach. Ten jest 0,5. Nie wiem, jak się czujecie, czy wolicie grubszą kreskę, czy cieńszą. I te kwiatki będziemy za chwileczkę wycinać. Nie wiem, czy już tak wycinaliście. To może jest taki trochę bardziej zawiły sposób wycinania, ale efekt jest dosyć ciekawy. Teraz spróbujemy zakomponować przestrzeń naszego serduszka. W środku muszą się znaleźć życzenia, więc może najlepiej je napisać. Ja ograniczę się do takich paru słów i zostawię kropeczki na Wasze życzenia. I tutaj też oczywiście podpis. A teraz trzeba by wymyśleć. Część kwiatuszków będzie naklejanych bezpośrednio, a część będzie naklejonych przestrzennie. I teraz trzeba po prostu poprzykładać, czy dużo tych kwiatków dajemy, czy mniej. To od Was zależy tak naprawdę. Ja myślę, że trzeba działać. No i teraz coś, co pewnie czekacie najbardziej. Ja to najbardziej lubię robić. Kawałek kartki i będziemy ją w ten sposób przyklejać. Klej powinien być mocny. I teraz układamy, żeby zobaczyć, jak te kwiatuszki powinny tutaj nam leżeć. Odchylamy delikatnie. Przyklejamy. I przyciskamy. Dobrze, żeby palce były czyste. Czasami dobrze jest dodać drugi papierek, jeżeli element jest dosyć duży i ciężki. Te nasze zygzaczki mogą być takie ładne, równe, ale mogą być też krzywe, w ogóle nie będzie to przeszkadzało. Pamiętajcie, żeby tutaj, tam gdzie będzie to złożenie, była przestrzeń bez żadnego naklejenia. Przykładamy, jakbyśmy chcieli to widzieć. Jeżeli w międzyczasie stwierdzimy, że go chcemy skrócić, to będzie można skrócić. Może tak byłoby lepiej. No, może jeszcze jednego przykleimy. Obsypujemy mamę kwiatami. No a tutaj? Tutaj albo możemy wziąć białą farbę i białą farbą zrobić stempelki. Ale możemy też nakleić serduszko. Możemy też je zrobić faktycznie na zygzaczku. A tutaj napis może być bardzo zdobny. Litery powinny być większe, bo mamy dużo miejsca.
Jedna litera może się lekko schować pod serduszko. Możemy pozdabiać różnymi elementami. Mogą to być kropeczki, wtedy będzie efekt dziurkowanego papieru. Może macie jakieś ciekawe dziurkacze, albo w kuleczki, albo w serduszka, albo w gwiazdki. Możecie też z tego zrobić kwiatuszki. Laurki są już wyschnięte i teraz możemy z nimi się pobawić. Można te serduszka dodać im konturu, żeby były trochę bardziej porządne. Można też w nich coś pomalować. Można dodać zawijasków, właściwie porysować. Można się nimi po prostu fajnie pobawić. Jestem pewna, że jak weźmiecie taki cienkopis do ręki, lepiej, żeby to był cienkopis, a nie jakiś długopis, to na pewno wasza wyobraźnia was poprowadzi. Dobrze w tym czasie myśleć o mamie. Co byśmy chcieli, żeby ją miłego spotkało i jak bardzo dobrze jej życzymy. Ten napis można jakoś poprawić. A tutaj, tu jest serce naszej laurki. I tu możemy się jeszcze troszeczkę pobawić. Zrobimy tło z czerwonej farby. Możemy dwie czerwone farby trochę pomieszać. Nie wiem, czy już mieliście okazję malować gąbką. Nie dodajemy wody, żeby nasza kartka nie zamokła. I możemy coś teraz naprawdę podłożyć. Można zacierać. Można zrobić taką chmurę. Chmurę miłości dla mamy. Ale nie trzeba zapominać o stole, żeby ta chmura miłości nie wydostała się spoza obręb naszej kartki. No to tutaj pewnie też będzie serduszko. Zobaczcie, jakie fajne faktury. Tego się nie da osiągnąć pędzlem. Gąbkę najlepiej umyć, żeby nie zaschła. Teraz musimy trochę zaczekać, aż wyschnie kartka, ale możemy pomyśleć, co tam zrobimy. I ja proponuję, żeby tu zrobić mamę i jej marzenie. I albo to, co najbardziej lubi. Moja córka wiedziała, że ja bardzo lubię się huśtać na różnych dziwnych huśtawkach i że lubię koty, więc obdarowała mnie kotami i huśtawką. Zwracam waszą uwagę na ciekawy sposób wycinania. Tak naprawdę niewiele się ruszają nożyczki, ale zobaczcie, jak kartka tańczy. Bardzo delikatnie, muszą być dlatego ostre nożyczki. Jak czasami za daleko utniecie, to nie przejmujcie się. Zobaczcie. A tutaj właśnie znajdą się te elementy, które narysujecie i wytniecie. Czy waszą mamę, czy was z mamą. Jeżeli to będzie większy kawałek papieru, to pamiętajcie, żeby użyć dwóch czy trzech zygzaczków do podklejenia, do mocowania. Dobrze jest te zygzaczki nasze, te ruchome elementy umieszczać w środku, a nie na zewnątrz. Moją sugestią, radą dla was jest, żeby właśnie wnętrze tej laurki to było marzenie mamy, mama w marzeniach, mama w chmurze naszej miłości. A tutaj ta dziewczynka to jest przykład, jak możecie siebie wyeksponować.